Otwieram 54. sesję Rady Miejskiej w Gorlicach, zwołaną w trybie zwyczajnym. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obrady są prawomocne. Ustawowy skład Rady Miejskiej w Gorlicach wynosi 15 radnych. W dzisiejszej sesji uczestniczy 12 radnych. Serdecznie witam wszystkich uczestniczących w dzisiejszej sesji i zaproszonych gości. Witam pana burmistrza Bernarda Karasiewicza. Witam panią wiceburmistrz, panią Annę Bieracką. Dobry państwu. Witam sołtysów gminy Rybice. Witam wszystkich radnych, koleżanki i kolegów radnych. Witam panią Joannę Dzińską z Zielonego Pierścienia Tarnowa. Przedstawię nam dzisiaj prelekcję. Przedstawiam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Oparcie 54. sesji stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 53. zwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Punkt czwarty. Sprawozdanie burmistrza z realizacji zadań w okresie sesyjnym. Punkt piąty. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Rygwice za pierwsze półrocze 2018 roku. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rygwice. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów powiązanych na 2018 rok. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Rybice. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu altany rekreacyjnej w Rybicach. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu boiska wiejskiego w Zalesowej. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wiaty zalesowej. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Lubcza. Punkt 15. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje. Punkt 16. Zamknięcie 54. sesji Rady Miejskiej w Rygwicach. Na wniosek burmistrza Rygwic proponuję wnieść do porządku obrad 3 projekty uchwał oraz jeden punkt wystąpienie zaproszonych gości. Pierwsze wystąpienie kierownika Biura Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa pani Joanny Dzieńskiej. Punkt drugi. Podjęcie uchwały. Dobrze bym powiedział, tak? Tak, tak. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 45/344/17 Rady Miejskiej w Rygwicach z dnia 29 grudnia 2017 roku. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki komunalnej do Rzeczy Białej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tuchowie. I cztery. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny. Kto z radnych za przyjęciem przeczytanego przeze mnie porządku obrad z dodatkowymi punktami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję wszyscy za jednogłośnie. Teraz udzielam teraz głosu pani Joannie o przedstawienie. Dzień dobry jeszcze raz, nazywam się Joanna Dzieńska, jestem kierownikiem Biura Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa. Działamy w formule lokalnej grupy działania. Też tutaj macie na swoim terenie lokalną grupę działania z siedzibą w Tuchowie. My troszeczkę wyszliśmy poza te działania realizowane normalnie właśnie przez lokalne grupy działania. Jesteśmy operatorem dwóch dużych projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Jeden projekt, który państwo znacie pewnie doskonale, bo gmina uczestniczy w nim, to jest taki projekt 411, w którym mieszkańcy mogą wnioskować właśnie o dofinansowanie w ramach budowy kolektorów, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. I tutaj w tym projekcie uczestniczę. A drugi projekt to jest ten, w ramach którego tutaj dzisiaj państwa jestem, bo utworzyliśmy na terenie całego powiatu tarnowskiego, czyli 16 gmin, taki klaster energii Zielone Pierścień Tarnowa. Chcielibyśmy po prostu dać Państwu takie najnowsze informacje, skrótowo bardzo, żeby nie zabierać cennego czasu. Czyli tak, klaster działa na terenie powiatu tarnowskiego, co oznacza, że obejmuje 16 gmin. Z tego powiatu też starostwo plus sektor naukowo-badawczy. Mamy dwie szkoły wyższe, jedna lokalna, PWSZ Tarnowa, a druga AGH Krakowa. Dodatkowo mam w klastrze przedsiębiorców, tych dwóch, którzy się zajmują już wytwarzaniem energii. Chodzi tutaj o spółkę z Wierzchosławia, pewnie państwo znacie, i jeszcze z Walurdej. Mamy takiego przedsiębiorcę, który ma farmę.
plus jako partner wspierający mamy też Tauron Dystrybucja S.A. oddział Starnowa. Oni nie mogą występować jako partner, plus tylko jako partner wspierający. I co nam się udało zorganizować czy zdobyć do tego momentu? Przede wszystkim startowaliśmy w takim ogólnopolskim konkursie, który był ogłoszony przez Ministerstwo Energii. Właśnie to był taki pierwszy konkurs dla klasków energii i ta nasza inicjatywa spotkała się z jakimś tam, powiedzmy, wyróżnieniem, dlatego że udało nam się uzyskać certyfikat. Ten certyfikat to oczywiście jest tylko papier, dokument, natomiast on nam będzie służył i Państwu również do tego, żeby w ramach tego klastra można było się ubiegać o środki na realizację różnego typu inwestycji. Zaraz powiem mniej więcej jakie. Teraz tak, ponieważ na klaster nie ma środków na funkcjonowanie tego klastra, więc udało nam się zdobyć środki właśnie z naszego regionu, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. I to jest tytuł tego projektu Promocja i Rozwój Klastra, tak w skrócie, 209 tysięcy. Jakie działania tam zaplanowaliśmy? Przede wszystkim wyjazd studyjny. Chcieliśmy rozpocząć od tego, żeby zaprosić przedstawicieli 16 gmin, którzy uczestniczą w tym klastrze, właśnie do takiego wyjazdu studyjnego do Niemiec, żeby pokazać, jak ewentualnie takie działania właśnie z zakresu OZE mogą być realizowane na terenie właśnie tego kraju. I to się już odbyło w czerwcu. Tutaj z gminy Rybnice uczestniczyła pani wicewójt. Przepraszam, pani Ania. I co udało nam się zobaczyć? Przede wszystkim, proszę Państwa, odwiedziliśmy taką wioskę, która jest niezależnie energetyczna. Ona się znajduje na terenie wiejskim i po prostu w wyniku pewnych działań, zaraz o nich powiem tak skrótowo bardzo, korzyścią dla mieszkańców, którą udało się uzyskać, to jest to, że oni płacą tylko 40% ceny za prąd, jaką płacą pozostali mieszkańcy obszaru. W wyniku tego, że mają na swoim terenie farmę wiatrakową i tam część mieszkańców po prostu jakby żyje z tego, że wynajmuje ziemię pod tą farmę. Po drugie mieli, bo to jest teren tamtych wschodnich landów, mieli też tam taki jakby były PGR, na którym utworzyli dwie biogazownie. Więc część tych osób tam, powiedzmy, która była wcześniej zatrudniona w tym gospodarstwie, również w tej chwili tam pracuje. A po trzecie mają w ogóle też takie tereny powojskowe, utworzyli tam takie dwie duże fermy fotowoltaiczne i jakby udało im się stworzyć po prostu, tak jak mówię, na obszarze tej miejscowości, że oni sami po prostu mają swój prąd i jeszcze sprzedają ten prąd i mają dodatkowo jeszcze tą korzyść. Tak? I coś takiego byśmy chcieli w ogóle zrobić na obszarze klasa, dlatego zależało nam bardzo, żeby po prostu no jak najwięcej osób mogło uczestniczyć w tym wyjeździe, zwłaszcza właśnie panowie burmistrzowie, takie osoby decyzyjne. Po drugie, i też już z tego miejsca serdecznie Państwa zapraszam, organizujemy 18 października w Centrum Kultury Wsi Polskiej taką konferencję naukową właśnie na temat OZE. To będzie takie troszeczkę tam takie podejście, powiedziałabym, rewolucyjne, bo zaprosiliśmy takich prelegentów, którzy mają trochę takie odrębne jakby pomysły właśnie w dziedzinie energetyki rozproszonej. Także macie Państwo w miarę niedaleko, bo tak jak mówię, wyszło słabce, zapraszam. Po drugie robimy takie dokumenty, jak ekspertyza taka, żeby pokazać możliwości, gdzie na terenie klastra, czyli tych 16 gmin, między innymi gminy Rybnice, mogłyby być w przyszłości takie inwestycje z zakresu OZE budowane. Plus mamy takie też materiały promocyjne. I teraz tak, oprócz tego zorganizowaliśmy 16 spotkań z mieszkańcami i dzisiaj jest to ostatnie właśnie z cyklu tych spotkań. Tutaj jestem u Państwa. Wcześniej odbyły się w poszczególnych gminach. Teraz co byśmy chcieli? Zaczęliśmy od tego, żeby po prostu stworzyć na tym terenie takie małe źródła, tak? Takie tak zwane energia rozproszona, czyli to są panele fotowoltaiczne, kolektory, pompy ciepła do mocy do 40 kW. I teraz robimy to w ramach tego projektu drugiego, od którego zaczęłam, tego dużego projektu 411 i tam, proszę Państwa, mamy taką sytuację, że w tym projekcie uczestniczy 35 gmin z Małopolski, duży projekt na prawie 6 tysięcy instalacji i w tej chwili za tydzień, myślę, 19 października podpiszemy umowę na realizację tego projektu. W tej chwili po prostu już zbieramy pewne dokumenty, między innymi o zabezpieczenie finansowe, czy będziemy mieli rozmawiać z wydarzeniem, czy gminy w tej sprawie. No i co byśmy chcieli? Czyli tak, instalacje te OZE, to już się w tej chwili odbywać będzie w ramach tego projektu 411, budowa biogazowni. Wiemy, że to jest trudny temat, Państwo nie bardzo chcecie biogazownię na terenie, ale mamy już pewnych rolników, którzy tak czy owak już te jakby no, biogazownie mają u siebie, więc jest też pytanie, jak zagospodarować ewentualnie tą energię, która tam jest tworzona. Utworzenie wirtualnej elektrowni będzie związane głównie z tym, że jeżeli montujemy już te panele, kolektory, pompy ciepła, to chcemy, żeby one były po prostu opomiarowane, żeby były pewne czujniki tam różne, żeby można było badać cały czas poziom tam zużycia tej energii, kiedy ewentualnie są przystoje, kiedy największe jest zapotrzebowanie.
to nazywamy tą wirtualną elektronią i to prawdopodobnie w ramach tego projektu 4.1.1 też się uda zrobić. Nie będę Państwu tu opowiadać, czym są poszczególne źródła, pewnie Państwo wiecie, co się dzieje na terenie klastra, też Państwo pewnie uczestniczycie, więc wiecie, przede wszystkim wymiana tych kotłów gazowych, tak, na te kotły nowe, piątej generacji, działania termomodernizacyjne, zwłaszcza budynków użyteczności publicznej. A czym my byśmy się chcieli jeszcze zająć, to jest utworzyliśmy taką spółkę celową po to, żeby ta spółka w tej chwili zarządzała klastrem, bo do tej pory myśmy się tym zajmowali jako lokalna grupa działania. Ale to troszkę wychodzi jakby poza te działania, do których zostaliśmy powołani i dlatego utworzyliśmy spółkę celową, po to też, żeby łatwiej było też pewne rzeczy finansować, bo to jest podmiot jakby zewnętrzny, ma formę przedsiębiorcy, po to, żeby tworzyć być może taką grupę zakupową do w ogóle obrotu energii na terenie klastra. Coś takiego już jest. No i oprócz tego wiadomo, tworzenie farm fotowoltaicznych, właśnie takich magazynów, to też jest nowy temat, magazynów, magazynowania właśnie energii. Być może również zająć się przekształceniem energii elektrycznej w wodór, to tutaj współpracujemy właśnie z AGH w tym temacie. No i proszę Państwa, tyle, no i nie wiem, zapraszamy do współpracy przede wszystkim, jakbyście Państwo, które gmina miała jakieś ewentualnie informacje na temat jakichś inwestorów, którzy chcieliby ewentualnie zainwestować, już być może wystąpili jakieś warunki zawodowe albo z jakimś pozwoleniem budowlanym na właśnie budowę farmy, biogazowni czy innych instalacji, to prosimy po prostu o kontakt, bo są możliwości, żeby tego typu inwestycje były dofinansowane z różnych źródeł, takich krajowych już nawet. Także myślę, że będzie łatwiej takie inwestycje zrealizować. Tyle z mojej strony, jeśli Państwo macie pytania, to zapraszam. Proszę o pytanie. Państwo robią jakieś ekspertyzy i wskazują miejsce na przykład gdzie na terenie gminy Legnice może powstać docelowo. Tak, to znaczy badamy cały teren. Ja nie widziałam jeszcze tej ekspertyzy, niestety, bo to robi firma zewnętrzna. I ona wskazuje potencjalne miejsce. Tak, myślę, że tak będzie to wyglądało ostatecznie, tak. To znaczy ekspertyza obejmuje teren wszystkich 16 gmin. To się może jakoś uda to pracę zbiegną w temacie, bo my mamy tą konferencję. Aha, no 18 mamy tą konferencję i na tej konferencji będzie Pan, który będzie też prezentował wyniki tego. Tak, że starym naszej gminy, to jeżeli chodzi o ogniwa fotowoltaiczne, trzeba brać tereny pod uwagę powyżej 320 metrów nad poziom morza. One są osłonecznione, bo wiem, bo jeżdżę po gminie i ja w domu mam słońce, a zjeżdżając troszeczkę niżej na zalasową Niżną jest mgła i ona się utrzymuje tutaj jeszcze godzinę dłużej. Gdzie tam jest słońce, gdzie w Bistuczowej na górach, gdzie w Ryglicach na Galiach, na Pogorach, gdzie w Lubczy, powiedzmy na tych stokach jest ciepło, natomiast w dolinach, no przeszczepą, bo to jest zawsze ta godzina, a czasem półtorej. Jeśli mogę coś tutaj? Tam jest park ochrony, tam nie wiem, co to nie będzie. Ale to nie, koło parku, nie cały jest park. Nie cały park, część parku. Poza granicami parku krajobrazowego. Nie krajobrazowego, tam jest użytek ochrony. Trzeba szczególnie chronić. Jeśli mogę tylko coś doradzić, bo teraz jesteśmy już po kilkunastu spotkaniach z mieszkańcami, gdzie to tam, to tak szczerze mówiąc, najbardziej się opłaca właściwie zainstalowanie panelu fotowoltaicznego z pompą ciepła, tą na powietrzną, bo o gruntowej to nie mówię, bo tam jest, no, tam jest dodatkowe dokumenty i tam trzeba zrobić ten odwier taki dosyć głęboki, ale po prostu tak najbardziej takie alternatywne praktycznie można dojść do zera, jeśli chodzi o zużycie energii. To jest jednak panel fotowoltaiczny i pompa ciepła, z tym, że pompa ciepła jest dosyć drogą inwestycją. Tak, a pytanie, jaka cena jest za kilowatę godzinę? Wie Pan co, w tej chwili myśmy do wniosku, bo też musicie Państwo wiedzieć, że wniosek do 4.1.1 był opracowany w zeszłym roku. Była troszeczkę inna cena wtedy i myśmy przyjęli tam wartość za jedno kW 4,5 tysiąca. Natomiast teraz ta cena troszkę spadła, już tylko 4, nawet za 3,3 tysiąca można kupić. Także my myślimy, że przetarg w tamtym projekcie odbędzie się już w przyszłym roku, że ta cena spadnie, czyli realnie dla mieszkańca będziecie Państwo mieli tą cenę niższą, niż była przyjęta we wniosku i niż Państwo może macie w tych audytach. Nie wiem, czy któryś z Państwa w ogóle bierze udział w tym projekcie 4.1.1, czyli że na terenie tam odbył się audyt. Przyjechał inspektor. No na przykład ja biorę udział. Pamiętacie, że 3 lata temu wysyłaliśmy już do opracowania tego audytu poszczególnych mieszkańców. Myśmy nazbierali wtedy
a na każdym spotkaniu mówiłem, były spotkania oddzielnie prowadzące wszystkich, zdaje się, chętnych było 120-130. I też 130 osób dostało teraz około 1 400 000. To z tego działania będą robione. Natomiast wpisujemy bardzo dużo osób, które są zainteresowane na tak zwaną listę rezerwową, bo no, różnie jest, ludzie zmieniają, ludzie sprzedają domy, wyjeżdżają, nie realizują, w związku z tym jest rezerwowa, ale co jest bardzo ważne, to co pani mówi, 35 gmin związało ze sobą taki klaster, porozumienie i ta rzecz nie wygaśnie teraz. Ona będzie kontynuowana w najbliższych 10-15 latach. Także nic straconego ci, co się nie zapisali, tylko że to potrwa. Też na spotkaniach z mieszkańcami mówiłem zawsze na zebraniach, że generalnie jeżeli ktoś płaci do 150 zł, tak teraz łapie cenę, na miesiąc, no to ta opłacalność jest, powiedzmy sobie, niewielka. Natomiast powyżej 150 zł na miesiąc, jeżeli płaci za energię, to koniecznie skorzysta. I druga rzecz, którą zawsze podkreślam na zebraniach, pamiętajcie Państwo, że w najbliższych latach dojdą do użytku hybrydy. Samochody z napędem elektryczno spalinowym. W związku z powyższym, jeżeli ktoś do garażu wjedzie na wieczór, to warto będzie podłączyć, mając energię swoją, bo ten układ prosumencki, gdzie oni mają odkupować tę energię, będzie taki, że oni nie będą odkupować tej energii. Ja wam powiem, to jest obiecanie, tylko jakby to nadprodukcja, to będziemy oddawać pewnie za to, że nam płacić nie będzie. Więc w związku z tym najlepiej będzie utworzyć jak najwięcej odbiorników, żeby ta energia wytworzona była zużytkowana w tym gospodarstwie. Jak najbardziej. Jeszcze dwie informacje tylko. Proszę Państwa, prąd drożeje. Pierwsze odczują to firmy, natomiast my jako indywidualni konsumenci pewnie może w przyszłym roku. Także warto o tym pamiętać w kontekście tych paneli, zwłaszcza fotowoltaicznych. A po drugie, tak jak Pan również powiedział, jest sytuacja taka. Jeżeli Państwo uczestniczycie w tym projekcie prosumenckim jako mieszkańcy, to sytuacja jest taka, że Państwo będziecie korzystać z tej energii na własne potrzeby całego gospodarstwa, natomiast ewentualne nadwyżki tej energii będziecie Państwo dostawać po rozliczeniu z rachunku tam z zakładem energetycznym, tak? Tak jak Pan już powiedział, Państwo nie będziecie na tym zarabiać, bo to nie jest taka idea tych małych instalacji, tylko po prostu Państwo będziecie oszczędzać, tak już realnie mówiąc, na rachunkach za tą energię. Więc dlatego ważnym jest, żeby przy ubieganiu się, czy na tym pierwszym etapie, żeby po prostu ten audyt, ta inspekcja odbyła się i wykazała jakby realne Państwa zapotrzebowanie rodziny, tam nie wiem, czteroosobowej w domu o takiej powierzchni na tą energię. Bo jeżeli byście Państwo kupili sobie na przykład za mocną, powiedzmy, tą instalację, no to wtedy i tak te nadwyżki będziecie Państwo jakby oddawać do tego zakładu energetycznego, tak? Dlatego to, no, jest to ważny element, żeby to tak wyliczyć. Nie, to znaczy nie, musi się pan z tego rozliczyć w ciągu roku, tak, w ciągu roku kalendarzowego, czyli od 1 stycznia do końca roku. Tak, ale chodzi o to, że to, co pan wytworzy w ciągu roku, na przykład w tych słonecznych miesiącach, musi pan sobie odebrać do końca grudnia. Do końca grudnia. Jest okres rozliczeniowy, jest od 1 stycznia do 31 grudnia. Niestety to dotyczy tylko budynków mieszkalnych, tak, bo to jest ustawa bezpieczeństwa, czyli mieszkańcy na własne potrzeby, dlatego że inne instalacje są komercyjne, nie. Właśnie tutaj w tym projekcie nie uczestniczą budynki gospodarcze, czy nawet rolnicy, którzy prowadzą działalność, też tylko budynki mieszkalne. I jeszcze jest kwestia tam taka, to Państwo już pewnie wiecie, że tam jest jakby rozdzielenie faktur. Jeżeli
panele są na dachu, to jest 8% VAT-u, natomiast tak. Jeżeli są na przykład na gruncie, to już jest 23%. Lub na budynku gospodarczym, też 23%. Tak, tak, też są 23%. A jeden milowa, chyba z powierzchni. To znaczy, wie pan, co tam chyba jest po 7 metrów. Ale też żebyście Państwo wiedzieli, bo pewnie każda dalsza nadała jest tak, że to jest Państwa nie wszyscy na ministerstwo nie będzie. Nie, bo chciałam tylko powiedzieć, że nie każdy dalszy też nadaje. Czasami lepiej jest, jeżeli Państwo się spytacie tej osoby, która przychodzi na audyt, czy nie lepiej te panele jednak zamontować na gruncie. Jest wyższy VAT, na pewno to jest 23%, ale po prostu też no, nie wiadomo, jak te panele się będą zachowywać po tylu latach użytkowania na tym dachu. Niewielkie, ale przy założeniu, że to jest dobre jakości panel, bo jeżeli to jest kiepskie jakości panel, to też trzeba. Także to też jest takie do przemyślenia, no i wiadomo, że przez 5 lat w przypadku tego projektu właścicielem instalacji jest gmina, a później dopiero będzie przekazywana mieszkańcom. Tak? Po tamtej stronie czterech z Państwa jest w takich miejscach, gdzie jest nasłonecznienie od razu. Zdjęcie Pana tutaj. Dziękuję bardzo, bo to jest wszystko z projektu unijnego. Tak z daleka nie będzie Państwa widać po jednej prywatnej osobie. Dobra, dziękuję. Także dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze będzie zdjęcie. Ja mam jeszcze prośbę, żebyście się Państwo wpisali na listę obecności, jeśli ktoś nie zrobił. Bardzo dziękuję. Są jeszcze pytania? Nie ma. Dziękujemy Pani za... Ale Pan Grzegorz. Nie, gdzie Pan Grzegorz mieszka? Przechodzimy do dalszych obrad naszej sesji. No nie wiem. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z 52 sesji Rady Miejskiej. Kto jest za przyjęcie protokołu bez czytania? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Teraz prosimy Pana Burmistrza o sprawozdanie w okresie międzysesji. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ponieważ Państwo wszyscy, łącznie z sołtysami, uczestniczyliście w jesiennych spotkaniach z mieszkańcami, wszyscy, w związku z powyższym byłoby dzisiaj chyba lekkim nadużyciem, jeżeli bym zaczął powtarzać to samo, co na tych spotkaniach rozmawiałem. To, co dzisiaj znajduje się w sprawozdaniu burmistrza, dokładnie było rozpracowane i rozpisane na miejscowości. W każdej miejscowości znajduje się w internecie nagranie i te sprawozdanie było rzeczywiście omówione. Nie sądzę, aby dzisiaj powtarzanie tego samego w kółko było potrzebne, dlatego oszczędzę Państwa i swojego czasu, nie będę powtarzał. Natomiast główną cechą tego sprawozdania teraz po spotkaniach z mieszkańcami jest to, że staje się załącznikiem z Rady i o ile do tej pory miała taki charakter elastyczny, czyli raczej opowieści, która miała być promocyjna, to w tym przypadku, kiedy wejdzie do protokołu, staje się dokumentem. Dlatego też to sprawozdanie tutaj jest przedstawione i każdy z Państwa, a także z naszych mieszkańców może wejść na stronę. Jest to przygotowane w PowerPoincie i myślę, że każdy może sobie odnaleźć rzeczy, które są ważne. Z ostatnich tylko kwestii, których tu nie ma, to chcę powiedzieć, że od dzisiaj trwa wykaszanie zbiornika retencyjnego w Joninach, tego całego terenu. Byłem tam dzisiaj po naszych wielorazach, prośbach i groźbach skierowanych do Urzędu Marszałkowskiego. Rozstrzygnięto przetarg i zamówienie publiczne realizuje firma Pana Tomali z Dąbrowy Tarnowskiej. Widzę maszyny takie, które rzeczywiście wykoszą ten zbiornik, bo tam ludzie narzekają, że bardzo dużo z tego względu się zagnieżdża różnego rodzaju zwierząt.
Ale co jest istotne, dyrektor melioracji wodnej w Krakowie, firmy likwidacji, bo jak wiecie Państwo, powstały Wody Polskie, pan Borowski, jest nastawiony na to, że po tym wykoszeniu i oczyszczeniu terenu będzie można wydzierżawić ten teren i ja będę szukał być może, że jednemu z naszych rolników, który tam zamieszkuje, bym to polecił, bo wtedy mógłby gospodarować tym arealem blisko 10-hektarowym i za wyczyszczanie mógłby rzeczywiście nawet dopłatę rolniczą brać. Więc tutaj będę chciał to w jakiś sposób w tym kierunku załatwić. To jest jedna rzecz. I druga sprawa to jest częste moje spotkania z mieszkańcami spowodowały, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na wodę. Szczególnie w terenach, które do tej pory nie odczuwały braku wody, a znajdują się na poziomie właśnie 300, 350, 400 metrów nad poziom morza. Mówię o północnej Stokach Pogórza Brzaneckiego. Dlatego też ta propozycja do Rzecza Białej jest taka, że będziemy na prośbę mieszkańców projektować, przeprojektowywać te wodociągi i tę wodę na góry, czy Uniszową, czy Rygwice Galię, czy Liciąż Joniny, bo takie są zapotrzebowania, próbować właśnie ludzi zaopatrzyć. W związku z powyższym rodzi się też pytanie, w czym partycypuje gmina. Gmina wnosi swoje udziały do Rzecza Białej. Do Rzecze Białej realizuje, dzisiaj jest jedna z takich uchwał, która jest uchwałą wynikającą z budżetu gminy, która nakłada na nas obowiązek wnoszenia kapitału do 400 tysięcy złotych. I są to nasze udziały jeszcze za wykonane prace, ale między innymi będziemy też chcieli, aby to Rzecze projektowało ten wodociąg. Jest jeszcze jedna ważna sprawa. Gmina nie rości sobie prawa do pobierania pieniędzy za przyłącza do wody, ani do kanalizacji. My za to pieniędzy nie bierzemy. Natomiast wykonanie przyłącza ciąży na osobie, która jest przyłączana, czyli na mieszkańcu. I teraz sytuacje są w różny sposób rozwiązywane, albo mieszkańcy, tak jak w przypadku Zalasowej, często skrzykną się do kupy i uważają, że ten jeden, co ma 5 tysięcy płacić, a drugi 500 zł, kumulują to razem i ryczałtowo wpłacają na wykonanie, podpisując umowę z gminą, aby gmina pośredniczyła. Nie ma wpłaty na gminę za przyłącz. To by było jasne i niech tutaj nikt nie próbuje w ten sposób tak to tłumaczyć. Na razie z tych przyłączy, które byłyby ewentualne w Uniszowej i na Galii, po rozmowie z prezesem do Rzecza Białej, ten przyłącz na wykonanie jest skalkulowany w kwocie około 5 tysięcy złotych. Bezprogramowo, czyli nie korzystając z żadnego programu wsparcia. Natomiast myślę, że nasz samorząd uczyni wszystko, aby jakieś środki na to pozyskać i aby te dopłaty zmniejszyć, o ile się uda, albo przynajmniej uzyskać na to kredyt częściowo umarzalny i wpłata takiej kwoty za przyłącz do Rzecza Białej, nie do gminy, mogłaby być rozłożona na raty. Wydaje się też, że kryzys wodny będzie narastał, jeżeli się uda takie 2-3 lata po suszy jak teraz, to pewnie wszystkie inwestycje będą zawieszone, a będziemy wodociągować
bardzo dużo. Ci, co wodę mają, nie zdają sobie sprawy, w jakiej sytuacji pozostają rodziny, które nie ma na wody, na szklankę herbaty. A co dopiero, kiedy jest podłączona cały system ubikacji, mycia dzieci i jeszcze do tego zwierzęta w domu. To tutaj już nie wspomnę. I dobrze, że następna rada właśnie wasza też przez szereg lat zabiegała o to, żeby te wodociągi były. One były różnie przyjmowane do tej pory, ale widzę, że dzisiaj w dobie suszy nikt nam nie zarzuci, że nie robiliśmy nic w tym temacie i że zaniechaliśmy tą sprawę. Dzisiaj gmina Legnice ma 100 km sieci wodociągowej.